Cześć, z tej strony Janek. Zapraszam do oglądania odcinka mojej osobistej recenzji na temat motocykla, jakim jest Honda CB125F. A teraz, kochani, zrobimy taki mały walk around Hondy. I trochę wam opowiem o tym motocyklu. Honda pochodzi z roku 2016. Nowa kosztuje w polskim salonie około 12 tysięcy złotych. Używaną można dostać w całkiem niezłym stanie za 6,5-7 tysięcy. Ten model kupiłem od pierwszego właściciela z bardzo małym przebiegiem 6,5 tysiąca kilometrów. I tak naprawdę służył mi głównie jako tani środek transportu do pracy oraz na krótkie wyprawy poza miasto, takie do 50 kilometrów. Przejechałem nim od kwietnia do października tego roku 3000 km i postanowiłem nagrać wam moją osobistą recenzję na temat tego sprzętu. Zacznijmy od najważniejszego, czyli oczywiście od silnika. Jest to jednocylindrowy, czterosuwowy silnik chłodzony powietrzem z wałkiem wyrównoważającym, który zapobiega niechcianym drganiom. Pojemność skokowa wynosi 124,7 cm3, moc maksymalna 10,6 konia mechanicznego przy 8000 obrotów na minutę, maksymalny moment obrotowy to 10,2 Nm. Przyspieszenie może nie jest jakieś powalające, ale i tak w mieście wyprzedzicie spod świateł ponad 95% samochodów. Przejdźmy do układu hamulcowego. Z przodu mamy pojedynczą tarczę o średnicy 240 mm z dwutłoczkowym zaciskiem, z tyłu natomiast hamulec bębnowy o średnicy 130 mm. Siła hamowania przedniego hamulca jest naprawdę wystarczająca i tutaj zobaczcie drogę hamowania z prędkości 60 km na godzinę do zera. Tylny hamulec potrafi momentalnie zblokować koło. Przednia lampa jest duża, bardzo dobrze wykonana i ma nietuzinkowy wygląd. Tylne światło jest wręcz idealnie dopasowane do tyłu motocykla. Kierunkowskazy w tym motocyklu są duże, owalne i również bardzo dobrze wykonane. Jak wiemy, oświetlenie w naszym motocyklu wpływa bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo podczas jazdy zarówno w dzień, jak i w nocy. I tutaj naprawdę jakość użytych materiałów oraz widoczność są na bardzo dobrym poziomie. Spójrzmy teraz na zegary. Są duże, proste i bardzo czytelne. Osobiście podoba mi się emblemat Hondy po środku, taki fajny dodatek. A także wskaźnik zapiętego biegu, który sprawia, że jazda tą maszyną jest jeszcze bardziej przyjemna. Lusterka są dobrze umiejscowione, łatwa regulacja ustawienia i spora wielkość lusterek sprawiają, że widoczność dla użytkownika jest na satysfakcjonującym poziomie. Ładnie wyprofilowany zbiornik paliwa o pojemności 13 litrów
przy średnim spalaniu około 2,2,4 litra na 100 km pozwala na przejechanie na jednym baku około 500-600 km. Zauważmy tutaj, że koszt pokonania 100 km wynosi zaledwie 10 zł. Kanapa duża, wygodna, dwuosobowa, do 100 km nie odczuwałem żadnego dyskomfortu. W Hondzie mamy kilka chromowanych elementów, które sprawiają, że motocykl jest jeszcze piękniejszy. Stopka hamulca tylnego, kierownica, osłona tłumika i korek wlewu paliwa. Motocykl kupiłem z akcesoryjną przednią szybą, która nadaje takiego turystycznego sznytu Hondzie. Prędkość maksymalna, jaką udało mi się uzyskać w tym motocyklu, oscyluje w granicach 120 km na godzinę. Prędkość przelotowa, moim zdaniem, oscyluje w granicach 90-100 km na godzinę. Z przodu mamy do dyspozycji duży widelec teleskopowy o średnicy 31 mm oraz skoku 120 mm. Z tyłu mamy podwójne amortyzatory z 5-stopniową regulacją napięcia wstępnego. Dźwięk wydechu w tym motocyklu jest, powiedzmy sobie, akceptowalny. Moim zdaniem, jak chcecie kupić pierwszy motocykl, a nawet jeżeli to nie jest wasz pierwszy motocykl, tylko chcecie po prostu mieć tanią maszynę do miasta, żeby przemieszczać się szybko, wygodnie i bardzo ekonomicznie, Honda CB125F. Polecam z całego serca. Dajcie znać w komentarzach, kochani, czy wam się podobała taka recenzja. Jeżeli tak, w przyszłości nagram recenzję innych motocykli. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!